W jakim celu rozmawiają kobiety, a w jakim mężczyźni? Kto jest lepszym słuchaczem? Czy to prawda, że kobiety mówią więcej? Czy istnieje coś takiego jak męski i kobiecy model komunikacji? Na te i na inne pytania odpowiedź poznali słuchacze wykładu otwartego realizowanego w ramach zajęć. Komunikacja, filozoficzne aspekty różnic w języku kobiet i mężczyzn. Prowadzący wyjaśnił uczestnikom, co wpływa na różnice w komunikacji kobiet i mężczyzn. Jaki wpływ mają geny, a jaki wychowanie. Skąd wynikają różnice w sposobie, w jakim komunikują się kobiety i mężczyźni. Czy są to uwarunkowania czysto biologiczne, czy raczej wpływ wychowania. I co mówi na ten temat współczesna nauka.